Odezwał się do mnie mój oprawca ze sklepu spożywczego, w którym pracowałem. Hej, przykro mi słyszeć, że niektóre niesmaczne żarty, jak ten z rękawiczkami, aż tak cię bolą, że po tylu latach musisz nagrać o tym TikToka. Niszczenie czyjejś własności, ha ha ha, very funny stuff. Szkoda tylko, że nie wspomniałeś o tym, jak w formie przeprosin dostałeś nowe, porządne rękawiczki. Te, które zostały pocięte, były w tragicznym stanie. Wiesz o tym. Zakłamywanie rzeczywistości. Miałem 13-14 par rękawiczek, moi drogi. Dostałem od ciebie dwie pary rękawiczek, bo ci kierowniczka nasuszyła głowę, że cię zwolni z pracy pewnie, albo cokolwiek. Inaczej byś tego w ogóle nie zrobił. Więc to nie było z dobroci twojego serca, tylko to tak naprawdę wydarzyło się dlatego, bo bałeś się kierowniczki. Czy jak dostałeś się do The Voice, to nie pisałem, że fajnie i gratuluję, skoro mówisz, że ludzie byli zazdrośni. Bo nawet jeżeli człowiek jest zazdrosny i możliwe, że nawet ty też byłeś, to nie powiedziałeś tego mi prosto w twarz, bo nikt tego nie robi. Tylko wtedy każdy gratuluje, robi sobie z tobą zdjęcia i mówi ci, głosowałem na ciebie. Nawet w momencie, jeżeli przeszedłeś tylko do tego etapu, do którego nie można było oddać głosów. Ale oni głosowali, na 100% głosowali na ciebie. Widzę, że bardzo utożsamiasz się z tym, co złego zrobiłeś w przeszłości i najbardziej boli cię tylko i wyłącznie to, że inni ludzie się o tym dowiedzą. Tobie nie jest głupio i nie czujesz autorefleksji z tego powodu, tylko boisz się, że ktoś cię skojarzy z tym właśnie TikTokiem, że ty pracowałeś w Markpolu i że ludzie będą gadać właśnie o tobie. Bo potem tłumaczysz mi, że zapewne mamy sfrustrowane życie. Otóż zasmucę cię, dużo się w nim zmieniło i jest bardzo fajnie odpowiadać za siebie. Bardzo się cieszę, że masz teraz cudowne życie. Nie interesuje mnie to. I życzę ci jak najlepiej. Byliśmy nie tylko kolegami z pracy, więc nie rozumiem teraz twoich żali. Można było to od razu wyjaśnić. Mój drogi, jeżeli byliśmy kolegami z pracy, to powinieneś pamiętać, że ja za każdym razem, jeżeli była jakaś próba sabotażu na twoim życiu albo samopoczuciu, to ja zawsze cię broniłem. Byłem jedną z nielicznych osób, które sprawiały razem z Anką, że nie dostałeś po głowie wtedy, kiedy powinieneś dostać. Albo w swoim życiu wydarzyło się 50% mniej sytuacji, które miały miejsce i były bardzo nieprzyjemne i ty też o tym wiesz. Po drugie, jeżeli byliśmy kolegami z pracy i powinienem o tym pamiętać, to ty też powinieneś o tym pamiętać w momencie, kiedy pracowaliśmy razem w tym sklepie i powinieneś mi takich rzeczy nie robić. A jeżeli ty bezpośrednio nie miałeś wpływu na jakieś wydarzenia, to pośrednio w nich uczestniczyłeś, więc mogłeś też powiedzieć chłopakom, chłopaki, przestańcie, nie róbcie tego, nie zrobiłeś, bo przez chwilę wolałeś nie poczuć się w roli ofiary, jaką byłeś w życiu prywatnym, tylko postanowiłeś być katem. I bardzo ci było do śmiechu, jak mi obcięli na przykład plan, kiedy nie dostałem wolnego, jak miałem pierwszy koncert. Bardzo ci było do śmiechu, jak te rękawiczki zostały pocięte, bo pamiętam, jak staliśmy wszyscy u kierowniczki i ty się śmiałeś. Ty miałeś uśmiech na twarzy w momencie, kiedy tłumaczyliście się z tego, że pocięliście mi rękawiczki. To by wcale nie było głupio z tego powodu. Ty chciałeś to zrobić i dla mnie to nie był niesmaczny żart, tylko to było niszczenie czyjejś własności. Więc ogarnij dupę i teraz miej świadomość tego, że za wszystkie rzeczy, które się robi w życiu, ponosi się konsekwencje. Miej też odwagę i miej też jaja ku temu, aby po prostu te konsekwencje uciągnąć, bo prawdopodobnie nic się nie stanie. Jedyne co, to boli cię ego, bo powiedziałem, że jesteś prawdopodobnie jedną ze sfrustrowanych osób, chociaż te słowa nie były bezpośrednio do ciebie. Więc cóż, można było to od razu wyjaśnić. Że masz w ogóle czelność jeszcze udawać, że można było to wszystko wyjaśnić. Myślisz, że ja nie chciałem tego wyjaśniać? Nie pamiętasz, jak cały czas były rozmowy prowadzone, że mi jest przykro, że mi jest głupio, że tak robicie. W dupie to mieliście, robiliście to dalej. Wyjaśniane to było miliony razy. I ty nic z tym nie chciałeś zrobić. Przecież to nie była jednostkowa sytuacja. Takie rzeczy działy się co kilka dni. Więc nie wiem, co wy chcesz teraz wyjaśniać. Nie mam zamiaru cię ani przepraszać, ani robić czegokolwiek związanego z tą sytuacją, bo to jest już za mną, ale są to moje wydarzenia. Są to rzeczy, które wydarzyły się w moim życiu, więc mam prawo nagrać na ich temat film. I będę to robił. Bo to jest bardzo ważny temat, bo powinno się mówić o takich zachowaniach w pracy, w szkole, wszędzie. Więc pamiętaj, jeżeli będziesz miał jakokolwiek przyszłą pracę, albo nawet w tej pracy, w której jesteś, pamiętaj, jak ty się czułeś, kiedy ty byłeś ofiarą i nigdy nikomu więcej nie zrób takiej przykrości, jaką zrobiłeś mi. Dlatego teraz, moi drodzy, porada dla tych, którzy to oglądają. Jeżeli kiedykolwiek pomagacie komuś, to zastanówcie się 2 albo 3 razy, czy ta osoba zasługuje na to, żeby jej pomóc. Bo to się bardzo szybko może obrócić przeciwko wam.